Wczoraj przyjechaliśmy z Łodzi, żeby poddychać świeżym powietrzem. Przedwczoraj jeszcze byliśmy na tym pomoście, podziwialiśmy morze, jego potęgę, a dzisiaj niestety już wejść się nie uda. Tego pana sprzed 15 lat dyrektora trzeba by było przeprowadzić, że już ich urząd morski zaleje. 1,5 metra widma została. To już jest już ostatnia widma na urząd morski. Tych wszystkich byłych dyrektorów tu zapraszam do rowów, bo my się czujemy zagrożeni. Od tych pięć drzewa wszystkie te leżą. Czy ja nie mówiłam, od 15 lat my, mieszkańcy Stali i Rybacy, cały czas walczymy. Cały czas. Ale jak ktoś jest za długo na stanowisku, bo już teraz nie będę mówiła, wie pan, przez ogródek jakiś, tylko normalnie. Jeżeli ktoś jest na stanowisku przez 15 lat i nie robi nic, to powinno go się teraz tu za łeb przyprowadzić, pokazać, ile urząd gminy wwalił pieniędzy, ile poszło pieniędzy w morze, ile plaży jest zabrane, a ktoś mi mówi publicznie w telewizji, że dopiero powinnam się czuć zagrożona, jak woda podejdzie pod mój dom. A teraz usta ci płakać jeszcze dwa razy, takie sztormy i zaleje. To zaleje nas. A ktoś mi ciągle mówił, że my mamy się czuć bezpiecznie. Jak my mamy się czuć bezpiecznie?